67% ludzkości, czyli ponad 5 miliardów ludzi, żyje w krajach, w których wolność religijna jest ograniczona. Wśród nich cierpią nasi bracia i siostry, chrześcijanie. Porozmawiajmy o tym. A moim i waszym gościem jest Tomasz Zawal. Bardzo cię serdecznie witam, Tomku. Witam serdecznie, witam was wszystkich. Tomasz pracuje w organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Może zacznijmy od tego, czym jest ta organizacja, która jest twoim chlebodawcą? Tak, to jest fundacja papieska, która jest powołana do pomocy chrześcijanom, głównie chrześcijanom, którzy są prześladowani i dyskryminowani ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Początki tej organizacji to działania Norbertanina, ojca Werenfrieda van Stratena, który poczuł taką potrzebę wsparcia katolików zniszczonych wojną w Niemczech. On mówi o tym w swoich wspomnieniach, że kiedy stanął przed kościołem w Holandii i w Belgii, pełnym kobiet, które straciły swoich mężów, straciły swoich bliskich, do których jeszcze nie wrócili z frontu żołnierze, i odczuwał taką potrzebę, żeby poprosić o pomoc dla wczorajszych wrogów, to wydawało mu się, że on nie ma takiego mandatu i że nie uzyska nic i że właściwie nie wiedział, czy to rzeczywiście Pan Bóg go do tego popycha. Odpowiedź tych ludzi była bardzo obfita. Wiele osób przyniosło takie produkty niepsujące się, chleb, słoninę. No i z tymi podstawowymi produktami pojechał wesprzeć wspólnoty katolickie w Niemczech. To dzieło się bardzo szybko rozrosło na polu ewangelizacji, ewangelizacji trzeba było. Wymyślono przewoźne autobusowe kaplice, odprawiano mszę świętą, udzielano sakramentów właśnie w taki sposób obwoźny. To było jakieś takie nowum, które ojciec wprowadzał. No i bardzo szybko okazało się, że ta pomoc będzie płynąć do innych krajów. W latach 60. Stefan kardynał Wyszyński poprosił ojca Werenfrieda o to, żeby zwrócić uwagę też na sytuację katolików za żelazną kurtyną. Stąd może nasze logo pierwotnie, tutaj je wskażę. Ta linia pionowa kiedyś ciągnęła się od góry do dołu, od krawędzi do krawędzi i wskazywała na pomoc chrześcijan za żelazną kurtynę. Wtedy to był ten główny kierunek. Oczywiście w tej chwili po pierwsze zmodyfikowaliśmy logo, czyli tej granicy jako takiej nie ma, a pomoc kierujemy do 140 krajów świata, rocznie wspierając około 5,5-6 tysięcy projektów. I to jest organizacja ogólnoświatowa, oddział jest również w Poznaniu i ty w nim pracujesz. Tak, 23 biura krajowe podzielone na sekcje, sekcja polska, oczywiście centrala w Warszawie i 3 biura regionalne, Kraków, Wrocław i Poznań. Będziemy rozmawiać o prześladowaniu chrześcijan, bo to jest taki temat, który mi głęboko leży na sercu, a jednocześnie mam wrażenie, że mówi się o nim za mało. Ale zanim zaczniemy, to może zdefiniujmy słowa, ponieważ prześladowanie prześladowaniu nierówne. Dochodzi w różnych krajach do różnego rodzaju zjawisk. Czy moglibyśmy, tak jak robicie to w raporcie, który pokazałeś i do którego jest link w opisie filmu, rozróżnić najpierw to, co prześladowaniem jest, a co jest dyskryminacją, co jest prześladowaniem, jak to powiedział papież, łagodnym, uprzejmym prześladowaniem. Zatem prześladowanie nam kojarzy się często z jakimiś sytuacjami zagrożenia życia i to jest dobra intuicja, dlatego że to jest działanie w złej intencji, które jest motywowane uprzedzeniami wobec osób i dóbr religijnych. Ono stwarza bezpośrednie, czasem ciągłe zagrożenie życia, zdrowia i groźbę utraty majątku. To w sytuacji prześladowania mamy też do czynienia z przymusowymi konwersjami na inną wiarę, czy też z przymuszaniem do wyrzeczenia się całkowicie wyznawanej wiary.
Według naszego raportu taka sytuacja może dotykać 50% ludzkości, ponad prawie 4 miliardy ludzi. Oczywiście same krwawe prześladowania chrześcijan to jest liczba około 200 milionów wyznawców Chrystusa, którzy żyją w sytuacji doświadczenia zagrożenia życia, zagrożenia zdrowia, zagrożenia utraty majątku, przesiedlenia i konwersji. 200 milionów ludzi. Tak, 200 milionów chrześcijan. Bo chrześcijan. Musimy też powiedzieć, że podobne prześladowania religijne dotykają i muzułmanów, i buddystów, i przedstawicieli judaizmu. No tak, wasz raport jest skupiony w ogóle na wolności religijnej i tym się zajmujecie. My się skupiamy na chrześcijanach, więc są te krwawe prześladowania, a oprócz tego dyskryminacja, co się pod tym hasłem kryje? No to jest bardzo szeroki wachlarz działań. Właściwie we wszystkich sferach życia człowieka, w sferze społecznej, politycznej, administracyjnej, prawnej, i one prowadzą do ograniczenia wolności religijnej konkretnych grup, konkretnych wspólnot. Według naszego raportu taka sytuacja dotyka już mniejszej ilości ludzi, mianowicie no, 1 250 000 000 to jest no, sytuacja, która ma miejsce według naszego raportu za rok 2021 w 36 krajach świata. 36 krajów świata to są takie miejsca, w których ludzie mają ograniczoną możliwość wyznawania swojej wiary. Tak. I to jest dyskryminacja. A jeżeli chodzi o te uprzejme prześladowania, o których mówił papież Franciszek, to co się pod tym hasłem kryje? Ja użyję tego sformułowania, które on konkretnie od niego pochodzi. Tak? Powiedział tak, że jest to stanowienie nowych praw i nowych norm kulturowych, które skazują religię na cichą ciemność sumienia jednostki lub relegują je do zamkniętych pomieszczeń kościołów, synagog lub meczetów. Więc rzeczywiście przede wszystkim w sferze prawnej takie ograniczenie wolności religijnej do tego, żeby religia stała się przestrzenią tylko i wyłącznie prywatną, żeby nie wypływała i objawiała się w przestrzeni publicznej, żeby była zamknięta w obiektach sakralnych, w obiektach kultu. To przyjrzyjmy się teraz mapie świata, jeżeli pozwolisz. Taką mapę wasz raport zawiera, ponieważ myślę, że mało kto z nas tak naprawdę zdaje sobie sprawę z faktografii. Jeżeli mówisz, 200 milionów chrześcijan doświadcza prześladowania w tym takim najdosłowniejszym sensie, no to myślę, że trzeba byłoby się przyjrzeć. Wasza mapa przede wszystkim skupia się na Azji i na Afryce. Czy mógłbyś tak pokrótce te najważniejsze regiony i te miejsca, gdzie najwięcej chrześcijan doświadcza prześladowania, jakoś opisać, nam o nich opowiedzieć? Jeśli chodzi o dokumentowane przypadki takiego ciągłego prześladowania, w tej chwili krajem na kontynencie afrykańskim, którym sytuacja chrześcijan jest najtrudniejsza, to jest najliczniejszy kraj Afryki, najliczniejszy kraj chrześcijańskiej Afryki, czyli Nigeria. To jest 200-milionowe społeczeństwo podzielone mniej więcej pół na pół. 100 milionów wyznawców islamu i 100 milionów chrześcijan. Chrześcijanie zajmują tak zwany pas środkowy i południe, bogate południe kraju, natomiast muzułmanie zajmują północ w kierunku Nigru, w kierunku już tych obszarów wpływu subsaharyjskiego. No i też mieszają się w tym pasie środkowym. I tenże pas środkowy jest w tej chwili obszarem no właściwie planowanego ludobójstwa. W większości mieszkańców wiosek i miasteczek chrześcijańskich. Właściwie w tym wypadku my już mówimy o pewnej statystyce. Ciężko nam też często przywołać bardzo konkretne osoby. Mówi się, że zginęło 80 osób, że zostało porwanych 200 dzieci. Oczywiście staramy się, bo alarmuje nas kościół, struktury lokalne kościoła i ludzie świeccy przez media społecznościowe, ale często jest to tak, że te uderzenia tych napastników, one są bardzo szybkie, oni bardzo szybko znikają. Ludność cywilna no, doświadcza tam naprawdę przerażających warunków życia. Posługując się inną mapką z waszego raportu, to jest też region, w którym jest najwięcej takich radykalnych ugrupowań islamskich. Rozumiem, że to prześladowanie chrześcijan jest stricte na podłożu religijnym, tak?
Chcielibyśmy tak, to znaczy to jest taki łatwy podział. Rzeczywiście jest bardzo silne takie spolaryzowanie działań ze strony radykalnych islamistów. Głównie, właściwie najbardziej morderczym ugrupowaniem, o którym być może niewielu z nas wie, jest afrykańska taka grupa o nazwie Boko Haram. Ona rzeczywiście narodziła się w Nigerii. Boko Haram oznacza, że zabronione jest wszystko to, co zachodnie. Przede wszystkim edukacja kobiet, edukacja dziewcząt. W trakcie rozwoju silnych, rozwoju państwa islamskiego na Bliskim Wschodzie, ten obszar w Nigerii, w Nigrze, w Czadzie i częściowo w Kamerunie, który był obszarem działania Boko Haram, został obwołany kalifatem subsaharyjskim. I przywódcy tej organizacji złożyli wierność działaniom państwa islamskiego jako takiego najważniejszego. Swojej najwyższej władzy jakiejś. Mhm. Ale Boko Haram to jest około 8 tysięcy ludzi. Natomiast ten konflikt opiera się i rozwija także o napięcia pomiędzy grupami pasterzy wędrownych i grupami rolników. Pasterze wędrowni z takiego bardzo licznego ludu Fulani, to jest 40-milionowa społeczność, która nie ma, to są właściwie nomadowie, którzy przeganiają swoje stada, poszukując pastwisk. Przez wiele lat byli spychani na margines, byli spychani z tymi pastwiskami na takie obszary, gdzie były słabe plony, gdzie właściwie było trudno wyżywić to bydło, przez chrześcijańskich rolników. W sytuacji, kiedy Boko Haram podgrzała te animozje na bazie religijnej, a uzbroiła tych ludzi, nastąpiła właściwie ekspansja Fulani i oni, można powiedzieć, że biorą nieustanny odwet za te, między innymi też lata upokorzeń i takiego spychania na margines. Czyli tak naprawdę ten konflikt, o którym mówisz, to nie jest tylko konflikt religijny, tak, tylko to jest konflikt etniczny. Tak, z całą pewnością konflikt etniczny, który jest rozgrywany na płaszczyźnie religijnej. Może jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, dlaczego taka eksplozja tych działań w Afryce Środkowej i teraz już częściowo Mozambik, a więc w kierunku południa. Dlatego, że nastąpił powszechny dostęp do broni automatycznej po upadku reżimu Kaddafiego. Z magazynów libijskich zniknęło 1 100 000 sztuk broni automatycznej. Do czasu, i rozlało się po Afryce. I rozlało się. Do czasu, kiedy ci ludzie strzelali z jakichś strzel czy czegoś, no, można było się relatywnie łatwo schować. Natomiast kiedy używają kałasznikowów, broń automatyczna, która niszczy zabudowania, rozbija mury i tak dalej, śmiertelność jest wielokrotnie większa i zagrożenie jest wielokrotnie większe. Czyli w Afryce mamy Nigerię, Niger, Czad i to, co się z niego rozlewa, ale też wiemy na przykład o kościele... Również Al-Shabaab w Somalii i Mozambik, niesłychanie bogaty kraj, zwłaszcza prowincja Cabo Delgado, bogaty w złoża ropy naftowej i inne kopaliny, gdzie w tej chwili bardzo mocno rozwija się rebelia taka islamistyczna. Też islamistyczna. Tak, tak. Ale też jest połączone z jakimś konfliktem etnicznym? Czy to są już takie prześladowania właśnie stricte ustanawiamy kalifat i to nas tylko interesuje? Tu jeszcze trzeba powiedzieć o jednym tle. Mianowicie mówimy o Afryce, czyli kontynencie, na którym w zasadzie cała tablica Mendelejewa jest albo w dżungli, albo pod gruntami, gdzie rosną lasy tropikalne, albo w obszarach o takim utrudnionym dostępie przez słabą infrastrukturę. Jest też często tak, i o tym mówią biskupi katoliccy Afryki, że konkretne światowe koncerny wykorzystują te animozje etniczne, czasem podlewając je tym sosem animozji religijnych, po to, żeby uzyskać dostęp do odwiertów, do metali ziem rzadkich. Tak, tak jest. To jest tak naprawdę ostatecznie, myślę, ostatecznie to jest sytuacja, w której jest próba czerpania zysków bez względu na koszt ludzki, który tam się rozgrywa. Myślę, że to będziemy akurat obserwowali też w innych obszarach.
Czyli tak naprawdę mamy trzy płaszczyzny, które, o których wspomniałeś. Jest ta religijna, etniczna i biznesowa, nazwijmy to, czy po prostu finansowa. To są te miejsca, które się świecą na waszej mapie na czerwono. Są też takie, które się są zaznaczone na kolor pomarańczowy, czyli właśnie związane z dyskryminacją. Ja co nieco wiem o Egipcie, ale gdybyś mógł nam jeszcze właśnie o tych krajach pomarańczowych coś wspomnieć, jeżeli chodzi o Afrykę. No, pogarszający się klimat polityczny, Algeria, Egipt. Mamy tutaj takie strzałki na tej mapie w kierunku w górę, to znaczy, że poprawia się ogólna sytuacja dotycząca wolności religijnej i strzałki w dół obniża się. No mamy, dlaczego mamy powiedzieć przede wszystkim, co powinniśmy powiedzieć? Przede wszystkim pogarszający się klimat prawny. Są ustanawiane takie akty prawne, które ograniczają wolność religijną, zwłaszcza ograniczają wolność chrześcijan. No, chrześcijanie też, trzeba mieć taką świadomość, w wielu krajach, które stanowią całkowitą mniejszość, są w pewien sposób uznawani za taką forpocztę, czy może piątą kolumnę krajów zachodnich, krajów demokratycznych, a właściwie krajów przede wszystkim, z których pochodzą te koncerny, które starają się grabieżco wykorzystać te bogactwa, które mają, które są w konkretnych państwach. Pogarszający się klimat prawny, też oczywiście występujące od wieków jakieś lokalne animozje, które są rozgrzewane przez to na przykład, że poprawia się sytuacja jakiejś grupy, czy też rząd w szczególny sposób poprawia sytuację jakiejś grupy przez dotacje, przez jakieś specjalne przepisy. Natomiast na aucie pozostają ci, którzy do niedawna jeszcze dość dobrze ze sobą współpracowali, aczkolwiek mają jakąś trudną historię. Ale oczywiście w tych krajach pomarańczowych mają też miejsca morderstwa, zabójstwa wyznawców Chrystusa czy wyznawców... Podpalanie kościołów. Tak, to oczywiście tak, i właściwie w wymiarze lokalnym moglibyśmy powiedzieć o prześladowaniu. W wymiarze globalnym ta statystyka nie jest aż taka dramatyczna jak w tych krajach czerwonych. O Sudanie mogę powiedzieć, jak istotny jest wpływ w tym wypadku tutaj bardzo, bardzo konkretnego gestu, który uczynił papież Franciszek. Ja może tak dokładnie postaram się przywołać ten gest. Mianowicie podczas rekolekcji dla przywódców i hierarchów Sudanu Południowego, czyli jednego z najmłodszych krajów świata, kraju, w którym od 10 lat trwał nieustanny konflikt. 7 miesięcy po ogłoszeniu niepodległości rozpoczął się konflikt między prezydentem a wiceprezydentem. Właściwie taka wewnętrzna rebelia. A jeżeli dobrze pamiętam, sam Sudan Południowy powstał po to właśnie, żeby uniknąć tej wojny domowej, która tam się trwała, która trwała właśnie na gruncie konfliktu religijnego. Właściwie wtedy można powiedzieć masakry, bo dlatego że muzułmańskie władze w Chartumie wykorzystały takie plemiona górskie Dżandżawidów, którzy naprawdę sieli straszny terror. Oni w swojej takiej kulturze mieli takie poczucie, że przeciwnik zostaje całkowicie unicestwiony, kiedy pozbawia się go głowy. I oni rzeczywiście, dokonując rzezi tych chrześcijan mieszkających na południu, ścinali im głowy. To było takie bardzo, bardzo dramatyczny czas. Stąd taki wielki eksodus Sudańczyków, chrześcijan i animistów w kierunku południa. I w zasadzie wydawało się, że Chartumowi jest to na rękę, dlatego że jakby czyści się ta przestrzeń, która ma dobrą infrastrukturę, która jest rozwinięta na to dzikie i biedne południe. Tam administracja Billa Clintona w mocny sposób wsparła tych chrześcijan, pamiętam. No ale okazało się po kilku latach, że ten obszar tych nieużytków i tak dalej jest obszarem, gdzie jest ropa naftowa i gdzie są inne cenne kopaliny, więc już w tej nowej państwowości wybuchł kolejny konflikt wewnętrzny o to, kto
będzie zawiadywał, kto będzie udzielał procesji. I tu dochodzimy do tego, co papież Franciszek... Papież Franciszek wykonał wyjątkowy gest o wielkiej pokorze, który ma bardzo duże znaczenie dla ludzi z Afryki w ogóle. Wiem i też widziałem w wielu miejscach, że ta fotografia, kiedy prosząc o pokój, klęka przed prezydentem, przed trzema wiceprezydentami i całuje im nogi, to jest dokładnie 11 kwietnia 2019 roku, że ten gest, po pierwsze białego człowieka, po drugie przywódcy Kościoła katolickiego, największej pokory wobec Afrykańczyków, jest bardzo ważnym momentem dla takiej budowania wartości, tożsamości też wielu mieszkańców Afryki, ale przede wszystkim rozpoczął natychmiastowy proces pokojowy w Sudanie Południowym. Jednak, czyli został przyjęty nie jako jakiś rodzaj poddaństwa i taki gest, gdzie my właśnie ludzie tutaj rdzenni panujemy nad tym białym człowiekiem, nie tak jakbyśmy sobie wyobrażali, że mogliby... Właśnie o taki gest papieża posądzili ludzie Zachodu. No tak właśnie czytałem, więc dlatego o to pytam, czy on był odczytany faktycznie jako gest, który coś zmienia, ale jeżeli mówisz, że zmienia, no to... Bardzo zmienił perspektywę, też bardzo. To był bardzo istotny gest, zresztą czysto ewangeliczny. Mamy tutaj Afrykę, teraz jeszcze Arabia Saudyjska i kraje nieopodal, kraje Zatoki. Właśnie jak tutaj się sprawy mają? No, o Arabii Saudyjskiej to czasem się słyszy, że tam akurat lepiej nie obnosi się z tym, że jesteśmy chrześcijanami. I strzałka na waszej mapie pokazuje, że wciąż tendencja jest pogorszająca się. Dlaczego? Właściwie wielu z nas też nie do końca zdaje sobie sprawę, no w tym kraju czysto islamskim, gdzie są te najświętsze miejsca islamu, Mekka, Medyna. Cóż tam mogą robić chrześcijanie? No otóż chrześcijanie są tak tanią siłą roboczą, która tak naprawdę utrzymuje te gospodarki, wykonując te prace zupełnie podstawowe. Bardzo duża jest emigracja zarobkowa z krajów azjatyckich, z Indii, z Filipin, z Bangladeszu do pracy czy to w Arabii, czy w Zjednoczonych Emiratach, czy w Bahrajnie. No to są, dzisiaj możemy mówić, że to są działania, kiedy ci ludzie rozpoczynają pracę na pograniczu niewolnictwa, dlatego że tak zwany sponsor, czyli ten, kto dzięki któremu dany pracownik uzyskuje wizę, u którego będzie pracował, zabiera mu paszport i w zasadzie staje się jego panem w tym sensie, że ogranicza jego możliwości podróżowania to już w ogóle, ale przemieszczania się w miejscach, gdzie pracują i żyją. Dochodzą do nas bardzo często takie dramatyczne relacje o tym, że kobiety, zwłaszcza kobiety, są wykorzystywane seksualnie, że kary za drobne przewinienia są absolutnie niewspółmierne do tego popełnionego jakiejś drobnej straty. Mamy świadectwa o tym, że zbicie talerza może skutkować obcięciem ręki, czy jakiś źle wykonana naprawa taka domowa wiąże się z tym, że ktoś może zostać pobity do nieprzytomności. No to są, to oczywiście jest bardzo trudno mówić o wyznawaniu religii w sposób wolny, to jest właściwie niemożliwe. Natomiast wiemy też, że ci ludzie czasem spotykają się w jakichś miejscach, które na tyle, na ile mają wolność, w których mogą odprawić, czy to wspólnie przeczytać Pismo Święte, czy trafiają się tam też kapłani, czy osoby duchowe, pastorzy, którzy starają się tym wspólnotom służyć taką posługą liturgiczną, sakramentalną być może. To jest właściwie taka czarna plama, także dla nas, ludzi Zachodu, dlatego że przez zaangażowanie krajów Zatoki wydaje się, że czy choćby zbliżenie z Izraelem Arabii Saudyjskiej, wydaje się, że
jakby na tym polu działań politycznych, czyli tej równowagi wobec niestabilnego Iranu, to głównie jest działanie amerykańskie i Izraela, zdejmuje się ważność czy bezpieczeństwo pracujących tam chrześcijan. Być może z tego powodu, że są to też przede wszystkim ludzie z Azji. Czyli mamy taką sytuację, że bogaty kraj, z którym cały świat prowadzi wymianę handlową, rozległy interes. Kraj, który właśnie przez to, że wsparł Izrael w konflikcie z Iranem, jest wyraźnie popierany przez Stany Zjednoczone, przynajmniej był za czasów administracji Trumpa. No ale nic nie wskazuje na to, żeby ta tendencja się odwróciła. Jednocześnie jest krajem, w którym panuje niewolnictwo w stosunku do niearabów. Tak, tak, tak. To jest jasne, wiele udokumentowanych przypadków. Choćby teraz mówimy o tych zbliżających się mistrzostwach świata w piłce nożnej w Kuwejcie i okazuje się, że warunki na budowach tych stadionów, tych obiektów sportowych są skandaliczne, że ludzie żyją i pracują wielokrotnie powyżej normatywnego czasu pracy, żyją w strasznych warunkach, nie ma opieki społecznej, nie ma w ogóle opieki medycznej. No często. Czyli de facto jest to realny kalifat, w którym chrześcijanie i innowiercy są tymi podludźmi w stosunku do muzułmanów. Tak, chociaż nie ma tam wymuszania, przymuszania do konwersji, czy postawienia w sytuacji, że albo porzucasz swoją wiarę, albo tracisz życie. No, może w takiej sytuacji tam nie są stawiani chrześcijanie, tak jak w tym konkretnych nowych kalifatach. Przesuńmy się na Azję Mniejszą. To przede wszystkim jest konflikt w Syrii, który tak naprawdę dotyka całej ludności. I znowu jest to konflikt, który wydaje się być wspierany z jednej strony przez Rosję i reżim Asada. Rosja, której zależy na tym, żeby nie powstały tam nowe nitki transportu gazu z Kataru między innymi. Ale jaka jest sytuacja chrześcijan w tym miejscu? No, teraz wchodzimy w ziemię pierwszego głoszenia, czyli tego momentu, skąd to chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się na cały świat. Najstarsze wspólnoty, bardzo zróżnicowane też, jeśli chodzi o tą kwestię denominacji. Jest wiele wyznań, są kościoły, które są w unii z Rzymem, są kościoły ortodoksyjne i są też wspólnoty, a chociaż w mniejszym stopniu wspólnoty już takie poprotestanckie. Jaka jest sytuacja? No, tutaj no, mamy do czynienia z bardzo trudnym, z trudną, trudnym życiem dla chrześcijan. Tutaj to są obrazy, które z tych właśnie miejsc do nas docierały. Ten marsz w 2014-2015 roku tak zwanego państwa islamskiego, z Irak, Dolina Niniwy, ucieczka chrześcijan, ludobójstwo jezydów, chrześcijan. No, wspólnot, które mieszkały tam już od wielu wieków. Powolutku, jeśli chodzi o Irak, może powolutku sytuacja się poprawia w tym sensie, że te programy odbudowy i też jakiś taki konsensus, który został uzyskany na poziomie państwowym, autonomia dla Kurdów i ten też nie aż takie silne napięcia pomiędzy szyitami i sunnitami powodują, że chrześcijanie wracają do miast Doliny Niniwy, do Mosulu, że odradza się też struktura kościoła, chociaż wielu biskupów, mimo że pracowali gdzieś bezpośrednio w swoich diecezjach, bo musieli je opuścić, mówiło, że pozostali tam jeszcze tacy księża, którzy cały czas posługiwali wspólnotom, tym resztkom, które mimo wszystko trwały wobec zagrożenia. No bardzo duże straty też jeśli chodzi o emigrację. Irak w 2003 roku liczył 1,5 miliona chrześcijan. Wiele wspólnot, kościół chaldejski, ale używało w liturgii języka aramejskiego. W tej chwili, kiedy papież Franciszek w marcu odwiedził Irak, no tak optymistycznie mówiło się o 150 tysiącach mieszkających na terenie Iraku wyznawców Chrystusa.
Tak. Czy to są takie realne liczby, czy one są w rzeczywistości mniejsze, trudno do końca powiedzieć. W naszej organizacji za ten obszar przez wiele lat odpowiadał ksiądz, polski ksiądz, ksiądz Andrzej Halęba, który jest też no, wybitnym znawcą kościołów wschodnich, dlatego że zna wszystkich hierarchów, patriarchów, te subtelne niuanse, także teologiczne, różnice od Chalcedonu, które nas tam różnicują. I bardzo dużą pomoc kierowała nasza organizacja właśnie w ten obszar, żeby odbudować infrastrukturę, żeby wesprzeć powrót chrześcijan. Mieliśmy taki program odbudowy domów w Dolinie Niniwy. Trzeba sobie uświadomić, że w 2014-2015 roku uciekło stamtąd 95 tysięcy wyznawców Chrystusa na północ w okolice Erbilu, gdzie stacjonowali Kurdowie i oni w zasadzie obronili się przed tą inwazją. I teraz około zniszczonych zostało około 15 tysięcy domów. Staraliśmy się wspomóc, to papież Franciszek zlecił naszej organizacji, ale przy wsparciu innych dużych organizacji, na odbudowę tych domów i umożliwienie powrotu chrześcijan. W tej chwili wróciło około 50%. Także jest to no, taki znaczący... Ale tu mówimy o Iraku. W Syrii. Wracając właśnie do Syrii, wiesz, bo to jest też tak, że konflikt w Syrii, który trwa 8 już lat, no wojna, tak naprawdę czasem pojawia się w mediach, ale od długiego czasu to nie jest temat, który interesuje Zachód. I trochę się obawiam, że podobnie jak z Afganistanem, tak, który funkcjonował w naszych mediach przez 2 tygodnie może. I potem ci ludzie są zostawieni trochę sami sobie. Podobnie jest z Libanem, no tam jest o wiele trudniejsza sytuacja polityczna. Ten kraj zasadniczo trzeszczy, jeżeli chodzi o strukturę państwowości. Ale wy, którzy się interesujecie i którzy pomagacie no właśnie ludziom na miejscu, nie? To co możesz nam powiedzieć o tym, jak sytuacja wygląda w Syrii i w ogóle właśnie w okolicach Izraela, Jordanii? To sformułowanie w okolicach Izraela jest bardzo trafne. Jest to duży gracz w tamtym regionie. Tak powiedział patriarcha maronicki Beczara Butros-Raj w takiej książce, w wywiadzie, które święty Wojciech wydał w Polsce. Powiedział, jeśli chcą państwo spróbować zrozumieć istotę tego konfliktu, proszę sobie wziąć mapę Bliskiego Wschodu, proszę zaznaczyć kraje, w których trwa konflikt i proszę zobaczyć, co jest w samym środku. Tak, Syria, no oczywiście destabilizacja przede wszystkim z powodu tych działań w Iraku. No, wielu obserwatorów mówi, że tym kluczowym momentem był 2003 rok i pierwsza interwencja w Zatoce, a potem kolejna wojna, która obaliła Saddama Husajna i w kolejnych latach, tam 2011-2012, tak zwana arabska wiosna, która wydawała się, że będzie takim czasem nadziei, a tymczasem stała się czasem destabilizacji. Syria i Irak, ale Syria z dostępem do Morza Śródziemnego, no to tak jak powiedziałeś, kanał, w którym gaz ziemny i złoża z irackich tych obszarów przy Mosulu czy Kirkuku mogą w sposób krótki i bezpośredni być transportowane do Europy, do portów po prostu, które mają połączenie z całym światem. Irak, Syria, ta wojna, ludzie mówią, że właściwie nie do końca wiedzą, w jaki sposób ona się rozpoczęła. Nagle zaczęły spadać bomby. Jest taka relacja w Komisji Europejskiej, która podjęła taki akt prawny, właściwie rezolucję Parlamentu Europejskiego z 4 lutego 2016 roku w sprawie systematycznego, masowego mordowania mniejszości religijnych przez tak zwane ISIS-Daesh. I
Jedna z przesłuchiwanych, czy właściwie wypowiadających się tam mieszkanek Syrii mówi, że nie wiemy, kiedy to się zaczęło. Po prostu nagle zaczęły spadać bomby i my, którzy żyliśmy przy jednej ulicy, którzy znaliśmy się dobrze, którzy chodziliśmy do różnych świątyń, ale byliśmy ludźmi żyjącymi w pokoju. Nagle podzieliły nas jakieś niewidzialne granice, nagle zobaczyliśmy, że ponosimy straty i w ludziach, i w naszych domach, naszym majątku, i nagle zaczęliśmy obwiniać się nawzajem. Nie chcieliśmy tego robić, ale ta sytuacja tak się rozwijała, a podsycana była przez napływających do tego obszaru takich liderów, którym zależało na tym, żeby ten konflikt zaognić. Oczywiście potem mówiło się też o tym, że państwo dokonuje eksterminacji własnych obywateli, używając broni masowego rażenia, i były na to dowody. Ale z kolei bojówki dżihadystyczne czy różnego typu sojusze bardzo różnej proweniencji, bo właściwie jeśli chodzi o te konflikty, to zwłaszcza na Bliskim Wschodzie często jest tak, że jednego dnia ktoś ze sobą jest sprzymierzony, a następnego dnia już następuje konflikt interesów i oni stają się wrogami. Także nie wiadomo, kto tą wojnę rozpoczął. Nie wiadomo też, czy jest, znaczy nie widać za bardzo chęci zakończenia jej. Kiedy patrzymy na mapę Syrii na przykład sprzed 2-3 lat, no to jeśli kolorami zaznaczylibyśmy obszary pod kontrolą jakichś tam jednostek militarnych, no tych kolorów byłoby wiele. Czyli znowu jest to wykorzystanie tej sytuacji do celów ekonomicznych, wykorzystanie sytuacji różnorodności etnicznej i wyznaniowej. A przy okazji rzeczywiście próba jakby czyszczenia pod względem religijnym, oczywiście są takie działania, obszarów, które przez wiele lat zamieszkiwane były przez współistniejące ze sobą wspólnoty religijne. Głównie tutaj w tym wypadku tracą chrześcijanie. Do tego przeogromna bieda, brak dostępu do edukacji. To o tym trzeba też bardzo mocno wspominać, że no, kiedy dzieci nie mają dostępu do szkoły, kiedy trwa wojna, kiedy ich życie jest zagrożone, no to w sytuacji takiej przede wszystkim dziury edukacyjnej bardzo łatwo zradykalizować te dzieci. Bardzo łatwo jakby przekazać im taką narrację, że z czasem będą obwiniać wszystkich o ten swój los i w łatwy sposób podchwycą jakichś ideologów, czy wezmą do ręki broń i zaczną się mścić. Reszta Azji, poza może Rosją, zasadniczo świeci się na czerwono na waszej mapie, ewentualnie na pomarańczowo, ale większe rejony na czerwono to oczywiście Chiny, o których trochę słyszymy w mediach, ale też Indie i pozostałe kraje. Jak się tam ma sytuacja chrześcijan? Myślę, może skupmy się na Chinach i Indiach jako tych największych państwach w regionie. No, jakby dwa źródła tutaj są istotne, na które trzeba wskazać uwagę, bo nie będziemy mówić o Korei Północnej, która jest piekłem dla chrześcijan i w ogóle wyznawców, ale przede wszystkim chrześcijan, którzy są uznawani za wroga klasowego w tej ideologii Juche. Natomiast Chiny, to jest gracz globalny, to jest imperium, które też postrzega swoją siłę i oczekiwania, które ma w budowie tej siły w takim wymiarze pokoleniowym. Nie tak jak Zachód, który chce w ciągu roku, dwóch, trzech lat uzyskać konkretne efekty swoich działań. Oni patrzą to długofalowo. I chrześcijaństwo w Chinach to bardzo, jeśli chodzi o Kościół katolicki, bardzo trudny temat tak zwanego chrześcijaństwa państwowego, czy katolicyzmu państwowego i katolicyzmu podziemnego. Nie jest łatwe, a właściwie trudne do pomyślenia przez chińskich
wiślińskie władze oddanie jakiejkolwiek formy jurysdykcji poza własną państwowość. O co tutaj chodzi? Otóż biskupi mianowani, biskupi Kościoła katolickiego mianowani są przez Stolicę Apostolską. Ten fakt jest nie do przyjęcia przez rząd chiński, że ktoś spoza Chin może decydować o obsadzie istotnych stanowisk, jakichś takich eksponowanych na terenie, wobec ich obywateli na terenie ich kraju. Stąd ten rozdział, oczywiście oprócz ideologii komunistycznej, która zakładała, że to opium dla ludu, religia. Jednak mimo wszystko chrześcijaństwo, mimo tego długiego marszu, tej wielkiej transformacji, biedy, też obozów pracy, tych wszystkich rzeczy, które w Chinach pewnie w sposób jeszcze bardziej dramatyczny się rozwinęły niż w Rosji czy w krajach byłego Związku Radzieckiego, to tamże chrześcijaństwo przetrwało. Przetrwali i katolicy, i rozwijały się wspólnoty protestanckie, rozwinęła się wspólnota kościołów domowych. Niewiele to ma, nazwa ma tak, coś tak, wspólnego tak. z ruchem oazowym, ale to są wspólnoty, które zbierają się w domach. Kilka lat temu były bardzo silne represje wobec tych przywódców i wspólnot kościołów domowych, kiedy oni przeprowadzili taki cichy strajk, i w samym Pekinie zebrało się kilkanaście tysięcy ludzi w domach na wspólnej modlitwie. No, władza siłami bezpieczeństwa spacyfikowała tych ludzi, trafili. Bardzo wielu zostało aresztowanych. O tym mówią też, może nie ten najnowszy nasz raport, ale wiele raportów, że bardzo silne jest działanie służb bezpieczeństwa w kierunku tych niepokornych chrześcijan. 10% kościoła państwowego cieszy się jako taką wolnością religijną. Papież Benedykt XVI w zasadzie chyba pierwszy zaczął starać się przyjąć jakąś formę uznania tych biskupów, których wskazały władze chińskie, którzy zostali, nie mam do końca pewności, czy zostali skonsekrowani przez innych biskupów, którzy mieli sukcesję apostolską, czy byli poza sukcesją apostolską, ale papież Benedykt rozpoczął ten proces. Franciszek chciał go jakby dokończyć, licząc na to, że te ustępstwa, czy właściwie to może nie, bo to nie na płaszczyźnie politycznej, że ta chęć służby chrześcijanom przez hierarchów i księży, którzy byli jakby poza Kościołem katolickim, będzie, że oni będą mogli służyć tym wspólnotom dzięki decyzjom papieża. Okazało się, że Chiny odebrały to jako taki pokaz słabości Kościoła. I mimo, że przyjęły oczywiście tą decyzję papieża o uznaniu tych biskupów i o uznaniu tych wiernych, którzy byli w tym kościele państwowym, to Chińczycy wcale nie, być może na chwilę osłabili działania przeciwko czy kościołowi podziemnemu, kościołowi katolickiemu, czy kościołom protestanckim, ale za chwileczkę one ze zdwojoną siłą zostały przywrócone. I wydaje się, że jeśli na płaszczyźnie politycznej to odczytywać, że trochę Kościół katolicki jednak nie uzyskał tego, o co chodziło, czyli możliwości służby i jedności tych katolików. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że sami wyznawcy Chrystusa, ci, którzy byli w kościele podziemnym, nie przyjęli tego dobrze. Tak, oni to czytali jako to, że zostali porzuceni. Tak, zresztą trudno im się dziwić. Zresztą tam też jakiś Benzwał z Watykanu, bardzo słowo, ale chwalił ustrój Chin i partię komunistyczną, partię Chin jako najlepsze wprowadzenie, czy najlepsze taką egzemplifikację na społecznej nauki Kościoła, że ten system, bardzo, który... Bardzo ciekawe sformułowanie. Tak, znaczy coś takiego było powiedziane, więc faktycznie chrześcijanie poczuli się, ci chrześcijanie z Kościoła podziemnego poczuli się porzuceni przez Watykan.
No trudno im się dziwić. Tutaj też wiesz, ciekawe było w twojej wypowiedzi to, co no właśnie chciałeś się z tego wycofać, ale rozumiem, że tak naprawdę tej płaszczyzny politycznej tutaj no nie można niwelować. Znaczy Watykan w rozmowie z Chinami jest jak państwo do państwa i musi tworzyć grę polityczną, a nie zakładać, że stworzymy dialog międzykulturowy, który nie będzie miał skutków no właśnie politycznych. Nie? No tak, ale mimo tak wielkich represji ten kościół trwa. No jeśli możemy się odnieść, no to chyba tylko do tego sformułowania, że krew chrześcijan jest ziarnem, na której rzuconym w glebę, na której rodzi się Kościół. Więc być może czytałem kiedyś takie opracowanie amerykańskiego profesora, który był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Pekinie. W tej chwili nie przywołam jego nazwiska, ale na pewno mogę do tego dotrzeć. Książka nosi tytuł Kościół wschodzi na wschodzie. I on, badając w sposób trochę hobbystyczny, jakby już poza swoimi działaniami na uniwersytecie, badając sytuację chrześcijan w Chinach, mówi, że oficjalnie mówi się, Urząd do Spraw Wyznań mówi, że wyznawców Chrystusa jest około 80 milionów. Anonimowy urzędnik, który z nim rozmawiał, mówi, że nieoficjalnie wydaje się, że jest ich dwa razy więcej, czyli 160 milionów. To już jest więcej niż w Brazylii, czyli największym kraju katolickim świata. A on prognozuje, że około roku 2050 pół miliarda wyznawców Chrystusa będzie żyło w Chinach. Że tak dynamicznie rozwija się tam Kościół. I znowu mamy taką sytuację, że ci chrześcijanie, którzy tam żyją, są represjonowani, tak? Służba bezpieczeństwa wpada do domu, w którym ludzie się zebrali, żeby się modlić. Czyli tak, są aresztowani i wysyłani pewnie do obozów pracy. Biskupi znikają i przedstawiciele rządu mówią, nie wiemy, co się z nimi stało. Nie wiemy, po prostu wiadomo. Jak to się mówiło w moim dzieciństwie, amba wciągła. Ale jednocześnie jest to, tak jak powiedziałeś, globalny gracz ekonomiczny, najważniejsza gospodarka, no, największa armia świata. I znowu wszyscy próbują jakoś się z Chinami układać i mają takie no właśnie blind point, jakoś zamykają oczy na to, co się dzieje z ludnością chrześcijan, ale tak naprawdę nie tylko chrześcijan, muzułmanie w Chinach są prześladowani równie mocno, jeżeli nie gorzej, prawda? No Ujgurzy są właściwie poddani nieustannej inwigilacji. Tutaj, jeśli chodzi o Chiny, też trzeba powiedzieć w tej chwili o tych nowych technologiach, które wspierają ten autorytaryzm tego reżimu. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Dopóki YouTube nie jest kupiony przez Chińczyków, może nas nie zdejmą. Mianowicie system tak zwanych punktów społecznych. To jest kraj, w którym jest uruchomionych już ponad 600 milionów kamer. To jest kraj, który dzięki technologii, dzięki właściwie byciu teraz liderem technologii, bo tam jeszcze 20 lat temu byli, kopiowali po prostu ją na potęgę, w tej chwili mają, no, są na bardzo wysokim poziomie technologicznym, nieustanny sposób inwigiluje swoich obywateli, przyznając im już w tej chwili takie systemy punktowe. Z czym to jest związane, o tym możemy czytam. Na Netflixie był taki serial, nie się nie mylę, dotyczący tego nadzoru nad obywatelami Chin. Możesz otrzymać punkty dodatnie lub ujemne. Za zachowanie społecznie akceptowalne albo nie. Tak. Jeśli twój telefon łączy się z osobami, które są przez władzę uznawane za osoby podejrzane, których wierność wobec ideologii jest kwestionowana. Jeśli takie połączenia zostaną zeskanowane, a skanują nawet czytniki na przejściach dla pieszych, potrafią czytać wiadomości, historię połączeń, tak, no to zostaje ci przyznany punkt ujemny. Jeśli ta sytuacja się powtarza, no to okazuje się, że na przykład nie możesz kupić biletu do jakiegoś parku rozrywki, czy do jakiegoś kina, czy do czegoś, a za chwilę być może nie będziesz mógł kupić biletu lotniczego. Albo stracisz pracę. Tak, albo stracisz ostatecznie pracę, czy no, może i tak dramatycznie być, że znikniesz po prostu. Tak, Chiny to jest temat, który pewnie trzeba byłoby pogłębić, ale jeszcze na chwilę zatrzymamy się w Indiach. Tutaj sytuacja też według waszej mapy się pogarsza.
wcale nie była dobra. Właśnie dla chrześcijan to też jest społeczeństwo wielokulturowe i wieloreligijne. Na czym tutaj, dlaczego ta strzałka idzie w dół i co to się dzieje w Indiach? Ta wieloreligijność, trochę trzeba ją włożyć w nawias, dlatego że jednak miliard, 100 milionów ludzi tam mieszka, a ponad 850 milionów to wyznawcy hinduizmu. Oczywiście hinduizm jest bardzo zróżnicowany, jest też tam duża dowolność, jeśli chodzi o wybór bóstwa i temu. Ale z hinduizmem związane są bardzo silnie nacjonalistyczne partie i tak zwana ideologia hindutwu w ostatnich latach bardzo silnie promowana przez władze indyjskie. Mianowicie jest to jakby przywrócenie korzeni kultury indyjskiej, który związany oczywiście z hinduizmem, w sposób taki, który usuwa wszelkie naleciałości, którym także są religie spoza hinduizmu, zwłaszcza chrześcijaństwo, przez historię bycia kolonią brytyjską, właściwie klejnotem korony brytyjskiej, tak. I tą rabunkową gospodarką, która właściwie zbudowała status Zjednoczonego Królestwa. I w związku z tym chrześcijaństwo jest traktowane jako element obcy, narzucony i podejrzany. Bardzo silnie teraz rząd i lokalne wspólnoty, wykorzystując te przepisy, które zostały uchwalone, przygląda się kwestii konwersji z hinduizmu na chrześcijaństwo. Mówi się, że wprowadza się taką politykę przywrócenia do źródeł, czyli jakby zmusza się tych chrześcijan, konwertytów do rekonwersji. Zmusza się ich, ograniczając im jakieś przywileje, wolność, czasem grożąc im po prostu krwawym prześladowaniem. I dzisiaj świeżutko przywołałem taką w materiałach na naszej stronie historię chłopaka, 14-latka z jednej z wiosek, teraz nie pamiętam w którym stanie. Jego rodzina 3 lata temu, na naszej stronie ta historia jest opisana, będziemy też o niej mówić w takim wydarzeniu, może o którym powiem na końcu. 14-letni chłopak, jego rodzina 3 lata temu przeszła na chrześcijaństwo i od tego momentu zaczął się proces całkowitego spychania tej rodziny na margines społeczności wiejskiej, w której żyli, aż w końcu oskarżono ich o czary. I na 3 mężczyzn tej rodziny, ojca i 2 braci, napadli no, nieokreśleni bandyci. Tych 2 starszych mężczyzn udało się, oswobodzili się, natomiast ten 14-letni chłopak został zabity, jego ciało rozczłonkowano i zakopano. To jest rok 2011, nie pamiętam czy sierpień, czy wrzesień, czyli kilka miesięcy temu. Taka sytuacja może... Czyli 21, nie 11. 2021, tak, 21. Mhm. Tak, ten rok, kilka miesięcy temu. Niedawna też sytuacja, którą opisujemy na naszej stronie. 2 siostry zakonne hinduskie, jadące pociągiem, nagle zostały oskarżone przez współpasażerów o to, że dokonują prozelityzmu, że ewangelizują i przeciągają na chrześcijaństwo wyznawców hinduizmu. I właściwie ich sytuacja w pociągu podczas podróży stała się coraz bardziej dramatyczna. One próbowały się tam zabarykadować w toalecie, odarto je z odzieży. W końcu zadzwoniły z telefonu na kolejną stację, gdzie biskup zmobilizował policjantów, którzy wyprowadzili ich, te kobiety z pociągu. Właściwie uratowali przed linczem i biskup przyjechał na ten posterunek i odebrał ich. To jest też taka świeża historia sprzed kilku tygodni. Właśnie, bo my tu mówimy o statystykach, o dużych liczbach, nie? 200 milionów ludzi i tak dalej. A tak naprawdę każda z tych historii się rozgrywa w pojedynczym życiu, w pojedynczym losie brata, siostry w Chrystusie. I teraz, wiesz, no, nie jesteśmy w stanie oczywiście opowiedzieć całego raportu. Tak jak wspomniałem, raport jest link do raportu w opisie filmu.
Jednocześnie ten raport też jest takim no, przejrzeniem sytuacji, to nie jest bardzo szczegółowa analiza, raczej podsumowanie, rozumiem, różnego rodzaju źródeł. Tak. Ale też na szczęście pojawiają się poszczególne historie osobiste konkretnych ludzi, które obrazują prześladowanie w danym kraju. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby raport pobrać, go przeczytać i też odwiedzać stronę, o której Tomek wspomina, PWKP. pkwp.org. Pomoc Kościołowi w potrzebie. A ja chciałbym Cię jeszcze zapytać, bo o tych dramatycznych historiach, skąd my się dowiadujemy? Znaczy, jak w ogóle czerpiemy informacje o tym, co się dzieje z chrześcijanami w konkretnych miejscach na świecie? Więc patrząc tak globalnie, no to mamy publikowane regularnie raporty organizacji rządowych i międzynarodowych. No to co roku Departament Stanu USA ma takie powołane biuro międzynarodowe, Biuro do Spraw Wolności Religijnej. Oni co roku publikują raport, który jest dość rygorystycznie sprawdzany pod kątem tej wartości merytorycznej, wiarygodności. ONZ ma Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, bardzo często porusza w swoich raportach temat sytuacji prześladowanych wyznawców religii. Unia Europejska powołała specjalnego wysłannika do spraw propagowania wolności religii lub przekonań poza granicami Unii. To jest takie bardzo unijne sformułowanie. Ale też organizacje pozarządowe, instytuty. Wiedeńskie Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie. Bardzo istotne badania, bardzo precyzyjne, odnoszące się do krajów europejskich. Pew Research z Waszyngtonu, Gatestone Institute, czy w Polsce Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej na UKSW, częściowo zarządzane też przez, znaczy nie częściowo, w których pracownikami są też osoby z naszej organizacji, z Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Dyrektorem jest ksiądz Waldemar Cisło, tak jak zresztą sekcji polskiej. No i to, co jest najistotniejsze, to lokalne struktury kościelne, czy kościoła katolickiego, czy kościołów innych denominacji, wspólnoty, parafie, diecezje. Oni w zasadzie mają bezpośrednią i pierwsze informacje z obszarów, gdzie jest utrudniony dostęp mediów. No może w tej chwili, kiedy ludzie mają komórki ze sobą, kiedy jest możliwość publikowania natychmiast jakiejś sytuacji, no to jeszcze oczywiście social media czy jakieś takie obszary komunikatorów internetowych, to też jest źródło, które trzeba co prawda zweryfikować. Stare informacje pojawiają się jako doniesienia nowe. To prawda. Natomiast no, czasem to jest po prostu wołanie o pomoc. Na przykład w Pakistanie powstała taka Narodowa Katolicka Komisja Sprawiedliwości i Pokoju, bo mówiąc o Azji, nie wspomnieliśmy o Pakistanie, tak. A Pakistan może, nie wiem jak to dobrze sformułować, ja po prostu pierwszy biskup, którego poznałem pracując w Pomocy Kościołowi w Potrzebie, to był biskup diecezji Lahore, Sebastian Shaw z Pakistanu. Człowiek, który mówił o tak dramatycznych historiach, o tym jak w 2015 roku, kiedy małżeństwo, młode chrześcijańskie małżeństwo z trojgiem dzieci, ta kobieta oczekiwała czwartego dziecka, po śmierci ojca palili jakieś dokumenty i ktoś lokalnie krzyknął, że oni spalają kartki Koranu. Natychmiast zebrał się tłum. Ci ludzie pracowali, ponieważ pracują w tej najniższej, pracują jako tacy wypalacze cegieł w takich ziemnych piecach. Pakują te cegły do takich dymarek ziemnych. To są cegły z błota robione, po wypaleniu są utrwalone. Ci ludzie, on pracował tam, zostali zapędzeni do tej cegielni i po właściwie dwudniowym, czy tam półtora dnia, kilkunastogodzinnej biciu, no właściwie torturach, wrzuceni do pieca i spaleni. Papież Franciszek, pamiętam, w 2015 roku, czy 2014, na Anioł Pański wspomniał to małżeństwo. Kiedy przyjechał biskup Shaw, powiedział, że spotkał ich dzieci, nie? I dzieci zostały do dziadków oddane i cała rodzina została przeniesiona do innego stanu, do innej diecezji.
Także to mam do dzisiaj taką grubszą dokumentację dotyczącą tego mordu. Mam fotografię ślubną tych małżonków, mam też jedno zdjęcie dzieci. Nie wiemy, gdzie oni teraz przebywają. Na pewno Kościół stara się o to, żeby to zapewnić im bezpieczeństwo. No, mówiąc o Pakistanie, mamy też ikonę najbardziej może znaną, jeśli chodzi o współczesne prześladowania, to Asia Bibi. Jej 10-letnia gehenna w celi śmierci, kiedy oskarżona o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi, ostatecznie uzyskała dzięki olbrzymiemu naciskowi wspólnoty międzynarodowej, Chciałbym do tego się jeszcze tutaj odnieść, do wspólnoty międzynarodowej, ponieważ część z tych organizacji, które wymieniłeś, które dostarczają informacje, no to są organizacje przy największych mocarstwach świata, czy największych takich demokratycznych strukturach w świecie. No a jednocześnie to, co wspomnieliśmy wcześniej, jest też całkiem sporo takich wątków, których ta wspólnota wcale nie porusza, czy to właśnie wobec Chin, czy wobec krajów Afryki Centralnej, czy Arabii Saudyjskiej. Czy można jakoś tak w ogóle pokusić się o taką syntezę, no właśnie tego, jak wspólnota międzynarodowa pomaga i czy w ogóle widzi ten temat i czy realnie pomaga chrześcijanom, którzy są prześladowani? Myślę, że może dobrym przykładem będą słowa tutaj poznańskiego przedsiębiorcy. Może to zabrzmi dziwnie, ale człowiek, który zaprosił naszą organizację do przedstawienia jednego z projektów takich edukacyjno-humanitarnych na terenie Sudanu Południowego, zaprosił do swojej firmy podczas eventu dla wszystkich kooperantów tej firmy, miała być przeprowadzona zbiórka właśnie na ten nasz cel. I kiedy ja przedstawiałem ten projekt, to on potem usiadł ze mną i mówi tak: wie pan, ja nie jestem specjalnie kościelny. Powiem nawet szczerze, że nie szczególnie się interesuję tym, co się dzieje. Ale wy jesteście wiarygodni. Ja mówię, tak, a proszę powiedzieć, dlaczego pan tak uważa? Dlatego, że wy ostatni zostajecie tam, gdzie ludzie są, wy do końca zostajecie tam, gdzie ludzie są prześladowani, gdzie są w trudnej sytuacji. Więc nawiązując do tego pytania, wspólnota międzynarodowa, tak naprawdę Kościół katolicki jest tą instytucją, jeśli tak trzeba powiedzieć tutaj, która reprezentuje wspólnotę międzynarodową w sensie Kościoła powszechnego. Najdłużej, najpełniej i w ten sposób taki najbardziej pełny miłosierdzia, humanitarny, realizuje swoją misję. Jak oczywiście papież Franciszek spotyka się z przywódcami międzynarodowymi. A oczywiście oni wydają te rezolucje. Często jest tak, że jest jakaś bardzo konkretna pomoc do konkretnej grupy, której sytuacja jest dobrze udokumentowana, która w jakoś dramatyczny sposób się pogorszyła, ale raczej wydaje się, że to zainteresowanie, tak jak wspomniałeś już, krajów demokratycznych, krajów Zachodu, ma taki charakter incydentalny. On nie jest systemowy, to nie jest wsparcie. On nie leży w interesie tak kraju. Właśnie. Czy być może za chwilę zderzy się z jakimś konfliktem interesów, który się pojawia. Nie? Naprawdę organizacje kościelne i część organizacji humanitarnych to są ci, którzy niosą tą pomoc bardzo realną, którzy są tymi miłosiernymi Samarytaninami, którzy też oczywiście starają się mieć jakąś strategię, która będzie wpływać na odbudowę czy polepszenie tej sytuacji w dłuższym wymiarze czasu. Nasza organizacja nie tylko i nie przede wszystkim działa na polu takiej pomocy humanitarnej, przede wszystkim działa na polu pastoralnym, czyli wspiera struktury Kościoła i rozbudowę tych struktur. W krajach, o których mówimy, które są zaznaczone na czerwono, ta rozbudowa często nosi nazwę odbudowy struktur, dlatego że one zostały tam zniszczone poprzez prześladowania. Cały czas jest realizowana formacja księży, formacja zakonna, cały czas wspieramy działania misyjne.
I jakby ten jeden z głównych naszych celów to właśnie wsparcie struktur Kościoła. W wielu tych krajach bardzo słabego, w wielu tych krajach chrześcijaństwo ma 100-150 lat, jest jeszcze bardzo młode, ale też raz byłem w Afryce, mam nadzieję, że jeszcze Pan Bóg pozwoli mi tam pojechać. To, czego tam doświadczyłem, to, że to chrześcijaństwo, czy w ogóle to społeczeństwo, to jest społeczeństwo pełne życia. To jest eksplozja życia, która naprawdę, mimo strasznie dramatycznych warunków, takich, o które nas raczej chyba wpędziłyby w jakiś smutek i depresję, i kojarzy się z uśmiechem, z takim pełnym nadziei spojrzeniem w przyszłości. Jak możemy im pomóc? Ponieważ jeżeli faktycznie jest tak, że Kościół zasadniczo jest osamotniony i co prawda incydentalnie może liczyć na pomoc konkretnych państw czy struktur takich międzynarodowych, to co my jako katolicy możemy zrobić? Bo wydaje mi się, że w szczególności w Polsce my jesteśmy mocno skupieni na tym, co się dzieje na naszym podwórku. No i jak są akcje, prawda, nie wiem, pomóżmy w Iraku czy pomóżmy w Syrii, to owszem, ten taki odruch serca jesteśmy w stanie wzbudzić. Natomiast czy no właśnie nie powinniśmy, jeżeli powinniśmy, to jak zaangażować się bardziej trwale w pomoc no, tym prześladowanym chrześcijanom w młodych kościołach albo odbudowywanych kościołach? Jest taki trójnóg pomocowy, o którym muszę wspomnieć, i pierwszą, najważniejszą z tych nóg to jest modlitwa. Myślę, że możemy robić sporo więcej na obszarze modlitewnym. Czy to czy przez nasze bardzo przecież rozbudowane wspólnoty, stowarzyszenia katolickie, które mamy w naszym kraju. Naprawdę wołać do Pana o to, aby nasi bracia i siostry żyli w pokoju, żeby mogli się rozwijać, żeby była dla nich nadzieja, żeby tej nadziei nie tracili, bo wiele razy o tym wspominają, że czują wsparcie, że to Bóg ich wspiera, bo słucha modlitw braci i sióstr, na przykład w decyzji pozostania lub emigracji często. Druga rzecz to oczywiście informacja, i to, co tu robimy, ma kapitalne znaczenie, dlatego że nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale wiele razy w parafiach w Polsce spotkałem się ze sformułowaniem, znaczy z całkowitą niewiedzą, że Arabowie to też chrześcijanie. W takim, patrz, Palestyna. Tak. Syria, Irak, Liban. No więc i że są tam 600 lat wcześniej niż ci Arabowie, o których myśli się, że są muzułmanami, nie? Czyli kompletna jakby niewiedza i takie wrzucanie do pewnych, takie stereotypy, którymi się kierujemy w pewnych no, działaniach, czy może bardziej w formułowaniu wniosków sądów. I trzecia rzecz to wsparcie materialne. Jego zawsze będzie za mało. My na pewno nie zaradzimy wszystkim problemom i potrzebom naszych braci i sióstr, ale ta świadomość, że jest ta pomoc i dociera, że choćby teraz po wybuchu w bejruskim porcie, że nasza organizacja przy wsparciu kilku podmiotów takich biznesowych, ale też rządu polskiego, dlatego że wojsko uruchomiło transporty wojskowe do Bejrutu. Mogliśmy tam zawieźć paczki żywnościowe, mogliśmy zawieźć mleko w proszczku, mogliśmy zawieźć też środki czystości, dezynfekcji. No to miało bardzo duże znaczenie. Polska była jednym z pierwszych krajów, które tak błyskawicznie odpowiedziały. To jakby ta sytuacja, z którą się spotykamy tam, ta wdzięczność, czasem też to, że tak naprawdę ci ludzie nie spodziewają się, że będzie lepiej. Wcale się nie spodziewają. I taka pomoc, która do nich trafia, pomoc materialna, odbudowuje jakieś poczucie bardzo nadziei. Mocno odbudowuje nadzieję. Co jeszcze ważne, staramy się, ponieważ działamy głównie na miejscu, no ten transport do Libanu czy coś, to są rzeczy wyjątkowe, natomiast nie przekazujemy darów rzeczowych, natomiast staramy się kupować potrzebne do pomocy materiały, artykuły na miejscu.
te środki działają niejako podwójnie, dlatego że wybieramy też we wspólnotach chrześcijańskich tych przedsiębiorców, których możemy wesprzeć przez zakup konkretnych materiałów, czy to na odbudowę, czy to środków spożywczych, które potem służą także tej społeczności. Z jednej strony dajemy pracę ludziom, a z drugiej wspieramy ich w ich trudnych warunkach życia. Trójnóg to jest dobra metafora, bo bez względu na to, czy te nogi są równe, to jednak można na tym siedzieć. Ale mi brakuje czwartej nogi w tym. Znaczy, dlaczego nie mamy podjąć działania politycznego? W końcu jesteśmy krajem, w którym wciąż całkiem spora grupa obywateli przyznaje się do chrześcijaństwa i Kościół jest dla nas ważny. Czy nie powinniśmy też robić takiego lobbingu wśród polityków na rzecz właśnie obrony chrześcijan w konkretnych rejonach świata? Pamiętam, że było takie działanie, to chyba Ryszard Legutko jako europoseł był tak zaangażowany kilka lat temu. Ale właśnie o tym nie wspominasz. Czy nie powinniśmy też jednak właśnie robić takiego nacisku na naszych polityków i na też hierarchów kościelnych? Weźmy w opiekę naszych braci i siostry. Są dwa takie akty, czy właściwie takie fakty, z których możemy być jako Polacy dumni, bo to z polskiej inicjatywy, z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w 2019 roku, dokładnie 28 maja, został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Polacy byli inicjatorami, kilkadziesiąt państw świata podpisało się pod tym aktem. To był 28 maja 2019 roku, także raptem od 3 lat z inicjatywy Polski na arenie międzynarodowej jest konkretny dzień obchodzony, którym upamiętnia się ofiary aktów przemocy religijnej i wyznaniowej, znaczy w kierunku religijnym i wyznaniowym. Druga rzecz to działania Kościoła katolickiego w Polsce mają taki wymiar wyjątkowy, jeśli chodzi o tą pomoc chrześcijanom prześladowanym za wiarę, dlatego że jedyny kościół lokalny, jedyny kościół katolicki w Polsce, jedynie, ustanowił taki dzień, który jest nazywany Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wtedy we wszystkich, to jest druga niedziela listopada, właśnie go obchodziliśmy w zeszłym tygodniu, to jest moment, w którym poprzez nasze stowarzyszenie wskazujemy katolikom w Polsce, wiernym w Polsce, sytuację konkretnego kraju. Do wszystkich parafii docierają materiały liturgiczne, materiały informacyjne o tym konkretnym kraju z zachętą do tego, żeby je wykorzystać. Tam są takie rzeczy jak propozycja wprowadzenia do mszy świętej, propozycje homilii na mszę z dorosłymi, na mszę z dziećmi, propozycja modlitwy powszechnej i ewentualne propozycje zaangażowania się osób ze wspólnot parafialnych dalej. Raz w roku o tym przypominamy, raz w roku decyzją konferencji episkopatu przekazujemy też część środków parafiach w Polsce na rzecz tego konkretnego kraju i robimy to już po raz 13. W tym roku był to Liban. No jest Kościół w Polsce pod tym względem wyjątkowy, bo w ograniczonym zakresie miała miejsce taka akcja w kościele na Malcie, natomiast żaden inny kościół krajowy nie podjął w takim wymiarze, w takim powszechnym wymiarze, to jest kilkanaście tysięcy parafii w Polsce, do których ta informacja dociera. Wiemy, że nie wszędzie są te informacje przekazywane i nie wszędzie ta zbiórka jest realizowana. Gdzieś może pojawi się jakiś plakat, gdzieś to jest na stronie internetowej. Nie każdy z księży, oprócz wskazania na rozpoczęciu mszy, powie coś więcej. Ale to i tak ma bardzo duży zakres i przekłada się na jedną niedzielę modlitwy w całej Polsce za konkretnych chrześcijan prześladowanych za wiarę i także w tej samej niedzieli przekłada się na pomoc materialną, która zostaje zebrana i przekazana Kościołowi w tym kraju przez struktury kościelne wsparcie. To cieszy, aczkolwiek ja jestem przekonany, że możemy więcej. Czytałem, nie wiem, czy to są prawdziwe informacje, że prezydent Rosji Władimirowicz Putin buduje kościoły w Syrii,
żeby wesprzeć właśnie wschodnie, no, ortodoksyjne chrześcijaństwo i uchodzić za obrońcę chrześcijaństwa w swoim kraju. Myślę, że możemy zrobić więcej niż Putin. Znaczy, że naprawdę nas stać na to, żeby tym konkretnym braciom i siostrom pomóc. Pamiętam taki apel znajomej Egipcjanki, która mówi, dlaczego nie przyjeżdżacie do Egiptu głosić, nie? Dlaczego nie wspieracie swoich misjonarzy, którzy tam są. Koptowie, którzy mieszkają w Egipcie, są też zepchnięci na margines społeczeństwa, dzielnica śmieciarzy, gdzie są kościoły koptyjskie. Myślę, że możemy więcej. Mogę zatrzymać się przy Koptach? Tak. Mamy bardzo w Poznaniu dobry ślad, jeśli chodzi o gest solidarności z Kościołem Koptyjskim. W 2015 roku, dokładnie 3 tygodnie po śmierci 21 Koptów zabitych przez państwo islamskie na plaży w Trypolisie, zrobiliśmy taką inscenizację przed katedrą, odnoszącą się do właśnie do tego faktu. Można ją znaleźć na naszej stronie w internecie, ten film. Ale co jest istotne, 2 lata później w kościele w sanktuarium świętego Józefa Ojców Karmelitów arcybiskup Gondecki celebrował mszę świętą w 2. rocznicę męczeństwa tych właśnie męczenników z Trypolisu. W obecności biskupa koptyjskiego, ortodoksyjnego biskupa koptyjskiego Anby Damiana, który przyjechał z Niemiec. To była wspólna modlitwa, to były też takie w homilii biskup arcybiskup Gondecki jasno wskazywał też i mówił bardzo mocno wtedy, jeśli chodzi o sytuację, skąd pochodzą prześladowcy, w jaki sposób realizują swoje działania, jaką ideologią się kierują. Na koniec biskup Anba przekazał krzyż biskupi do błogosławieństwa arcybiskupowi Gondeckiemu. I potem poszliśmy na spotkanie w podziemiach klasztoru. I tam nastąpiła mieliśmy bardzo duże trudności, żeby zorganizować to spotkanie. Kościół katolicki, kościół ortodoksyjny, nie ma wspólnoty eucharystycznej, kto kogo zaprasza. Bardzo dużo przeszkód. Jeszcze na ostatniej prostej było ich wiele. Ale Pan Bóg objawił swoją moc. Przez cały czas towarzyszył nam katolicki kopt, który tłumaczył z języka arabskiego, bo biskup mówił po arabsku, chociaż mówił w wielu językach, ale tam właśnie głosił to swoje słowo po arabsku. I ten poznański kopt, katolik, długo tłumaczył na żywo i na końcu był już zmęczony. Kiedy poszliśmy na to spotkanie, jeszcze 15 minut zajęło bezpośrednia rozmowa arcybiskupa z Gondeckiego z biskupem Damianem, Anba Damianem, nie Damianem Bryla. I oni potem przyszli, biskup Anba przyszedł do nas, żeby powiedzieć nam o kościele koptyjskim. Mówił po arabsku Ashraf, czyli ten poznański tłumaczył i w końcu już zaczął się tak mylić. I było widać, że jest zmęczony. I biskup Anba dalej ciągnął swój wykład. Mówił o tam świętym Efremie, mówił o Pachomiuszu, o egipskich ojcach kościoła. I ludzie zaczęli zadawać mu pytania. On mówił po arabsku, a ludzie zaczęli zadawać pytania po włosku, po angielsku, po niemiecku, po francusku. Cały czas słyszeliśmy język arabski. I przez 15 minut rozumieliśmy go w pełni. Amen. Amen. To jest naprawdę dar języków. Tak, tak. Jedność i wsparcie tych, którzy są prześladowani. Tomasz, no ja bym chciał Ciebie dłużej jeszcze pomęczyć. W ogóle miałem taką nadzieję, że uda nam się jeszcze poruszyć te wątki związane z tym uprzejmym prześladowaniem i z sytuacją w Europie, z sytuacją z COVID-em i ograniczeniami chrześcijan w związku z tym. Nie uda nam się, ponieważ wyporność nawet najbardziej wiernych i życzliwych słuchaczy jest ograniczona i musimy mieć na nią baczenie. Temat jest rozległy i może nam się uda do niego jeszcze wrócić w ramach karetki w drodze. Natomiast ja chciałbym zakończyć takim apelem do Was wszystkich. Do następnego odcinka karetki w drodze jest tylko tydzień.
W związku z tym mam do Was ogromną prośbę, żebyśmy przez ten tydzień, jako ci, którzy biorą odpowiedzialność za pomoc prześladowanym chrześcijanom, codziennie odmówili jedną część różańca właśnie w tej intencji, tak, żeby nie ograniczać się do gestów, żeby nie ograniczać się do dni jedności z Kościołem prześladowanym, ale żeby właśnie podjąć realną modlitwę za chrześcijan. A jeżeli możecie pomóc materialnie, jeżeli możecie pomóc finansowo, to przekierowujemy Was do organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tomasz, co jeszcze możemy zrobić w najbliższym czasie? No dzisiaj mamy 20 listopada, 27 pewnie będzie, wróć, mylę się, gdzieś w najbliższą środę będzie emisja. Mówiłeś o jakimś spotkaniu, które ma mieć miejsce, o jakimś wydarzeniu. To już dzisiaj niestety. Ach, ale może warto, żebyście spróbowali poprzez naszą stronę zapoznać się z takimi krótkimi biogramami naszych braci i sióstr, którzy oddali życie z tego powodu tylko, że byli wyznawcami Chrystusa w tym roku, w zeszłym i w poprzednim. Krótkie historie z całego świata. Pakistan, Indie, Meksyk, Birma. Zobaczcie, że oni mają konkretny wizerunek, możemy im spojrzeć w oczy. Mamy takie słabe zdjęcia, ale są. Popatrzcie na nich, poczujcie tą więź. Pan Bóg w jaki sposób nam ich daje? Daje nam ich... I czy zadaje, daje nam ich w geście miłości. Możemy tak konkretnie, face to face, konkretnie z nimi się zjednoczyć. Oni są już tymi, którzy orędują za nami. Co jest jeszcze ważne, w tym doświadczeniu, w którym spotykamy się z głębokim prześladowaniem, a podsumował biskup Pafnutius z diecezji Salamut, ten, który był ordynariuszem zabitych Koptów. On powiedział, wielu z was widzi w tych klęczących ludziach, w tym geście, kiedy przyzywają imienia Jezus, taką heroizm męczeństwa. Mówię, ale tam jest coś więcej, co często umyka ludziom Zachodu. Ci ludzie, którzy teraz klęczą, mając świadomość, że za chwilę ci ludzie za ich plecami odbiorą im życie w dramatycznym, brutalnym akcie, oni teraz są orędownikami za tych braci, którzy trzymają w rękach noże. I oni będą pierwszymi, którzy powiedzą Bogu, są gotowi do tego, abyś przyjął ich ze swojego królestwa. Prosimy. Tomasz, serdecznie Ci dziękuję za Twoją pracę dla chrześcijan prześladowanych. Dziękuję Ci za Twoje świadectwo i za tą zachętę i za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować. To trochę zależy od Was. Proszę dlatego też o komentarze, czy chcecie, żebyśmy ten temat zgłębiali dalej i podrążyli. Ale przede wszystkim raz jeszcze Was proszę, wspierajcie swoją modlitwą, pieniędzmi, pracą naszych braci i siostry, którzy są prześladowani, którzy mają o wiele gorzej niż my w naszym Kościele. Zostańcie z Bogiem.